Została uratowana Biblia Gutenberga. Wywieziona została jeszcze w sierpniu do Warszawy. Tam została zdeponowana w banku. Następnie została przewieziona, jak się zaczęły działania wojenne. W wielkim takim skrócie, bo to też jest ciekawa, długa historia, nie zdążę jej opowiedzieć. Została przewieziona do Francji. Dalej była ekspediowana do Kanady i to było takie miejsce ostateczne. Najcenniejsze, proszę Państwa, te zabytki piśmiennictwa polskiego, ale także Biblia Gutenberga, czyli Biblia Gutenberga, Psałterz Floriański, Kazania Gnieźnieńskie i kilka jeszcze innych bezcennych, najstarszych, najcenniejszych i rękopisów, i druków zostało wywiezione przez Francję do Kanady. Tam bezpiecznie przetrwały, też w sejfie bankowym, w Ottawie dokładnie. Niestety dosyć długo nie mogliśmy odzyskać Biblii Gutenberga i tych najcenniejszych naszych skarbów drukowanych i rękopiśmiennych. Dopiero w 1959 roku one powróciły. Dosyć długo były prowadzone pertraktacje. Dopiero w 1959 roku powróciły. Najpierw do Warszawy były wystawy, uroczyście były witane. Później w Bibliotece Narodowej. W Warszawie oczywiście była prezentacja, później także w Bibliotece Narodowej, a następnie zostały zwrócone w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelklinie. Powiem jeszcze taką ciekawostkę, oczywiście mam tutaj wypisane kilkanaście stron o Biblii Gutenberga, o tej historii, ale nie zdążę tego dzisiaj powiedzieć, która mnie też zszokowała. Najdroższa książka świata i proszę sobie wyobrazić, że ksiądz Litke sam ją wiezie w towarzystwie jednej osoby. Z powrotem do Pelklina w latach 50. W tej skórzanej walizce, w której ją wywieziono do Kanady. Dwie osoby tylko, bez żadnej obstawy, pociągiem jeszcze, proszę sobie wyobrazić, wagon sypialny. Ja na pewno w życiu nie odważyłbym się wieść sam Biblii Gutenberga. Musiała być brygada antyterrorystyczna, no ale wtedy może jakoś było bezpiecznie, ale dla mnie jest to niewyobrażalne, że tak bezcenny zabytek został znowu, tak jak zresztą dotarł do Warszawy i później do Francji w tej walizce, tak też dotarł z powrotem pociągiem, chyba ta klasa druga jakaś jeszcze, tego wagonu sypialnego, no niezwykłe w okolicznościach. Jeszcze ksiądz Litke wtajemniczył tego konduktora, co wiezie. Naprawdę, błogosławiona naiwność, na szczęście nic się nie stało. Można dzisiaj oglądać w Muzeum Diecezjalnym Biblię Gutenberga. Ja mam monografię księdza Litkiego, niezwykłą, zaraz zadam. Jest ta karta 46, na której odciśnięto właśnie, jest odciśnięta ta czcionka Gutenberga. Tu jest ten ślad po czciące. Ja mam egzemplarz niezwykły, proszę Państwa, bo oczywiście nie jest to dedykacja dla mnie, ale mam dedykację tego, który uratował Psałterz Floriański, Biblię Gutenberga i inne bezcenne rzeczy. Jest to dedykacja pisana ręką autora, czyli księdza Litkiego. To jest ta saga Biblii Pelklińskiej, też dla bardzo ważnej osoby. Przewielebnemu księdzu prałatowi doktorowi Henrykowi chyba, Goździkiewiczowi, tak chyba jest napisane, w dowód przyjaźni oraz podzięki za udostępnienie pism świętej pamięci księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie rewindykacji skarbów narodowych. No. I mogę jeszcze pochwalić się, że to jest książka, której nie zakupiłem na aukcji. Ona była w Tomaszowie już od wielu lat, a podarował mi ją mój przyjaciel bibliofil, pan Andrzej Ulikowski. Pan Andrzej Ulikowski. Tu Państwo mają, nie zrobione jeszcze prezentacji multimedialnej, powiem za chwilę dlaczego, Biblii Gutenberga. Tutaj mam właśnie oprawę. Też okładka jest zrobiona jak w tamtym albumie, nad złoto droższe, Skarby Biblioteki Narodowej. Oprawa to jest wzięta właśnie ze zbioru króla Zygmunta Augusta. Tak, tutaj mamy tę bezcenną oprawę i jest tu
tutaj właśnie na dole zapisane, kto jest introligatorem, czyli Henryk Koster z Lubeki. Zachowały się jeszcze guzy metalowe. Tu jest druga strona okładki. To jest księga wydana w 2004 roku w Pelplinie przy okazji obchodzenia rocznic Gutenberga, urodzin, bo Gutenberg urodził się w 1400 roku, żył chyba 64 lata, ale dobrze pamiętam. Powiem tylko tyle jeszcze o Gutenbergu, że no, szczęśliwie życie mu się nie ułożyło, mimo iż dokonał tak niezwykłego wynalazku, a nie był pierwszy, trzeba o tym pamiętać. Gdzieś co najmniej o wiek wcześniej przed nim ruchomą czcionkę stosowali już, proszę Państwa, Koreańczycy. Czyli jednak ten wschód zawsze wyprzedzał Europę. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważało się, że w ogóle na świecie Gutenberg był tym pierwszym, który wynalazł ruchomą czcionkę, ale to nie jest prawda, bo Koreańczycy byli o wiele wcześniej. I wydano tę monografię o Biblii Gutenberga, tej polskiej, w związku z tym, że dokonano niezwykłej rzeczy, proszę Państwa. Tu też mam folder reklamowy. Wydano na 600-lecie urodzin Jana Gutenberga replikt, inaczej faksymile, właśnie Biblii Gutenberga. Tu może jakoś pokażę, jak on wygląda. O, tu chyba najlepiej będzie widoczny. To jest replik. Tutaj w dwóch woluminach również. Ukazał się w 190 egzemplarzach, czyli prawdopodobnie 18 więcej niż wynosił nakład Biblii Gutenberga, pierwowód Biblii Gutenberga. Zrobiony został, no, jest to wierna kopia w najlepszej technice, jaka istniała w tym czasie. Oczywiście stroną fotograficzną zajęli się Japończycy, sprowadzili do Pelplina, bo oczywiście niemożliwy był transport Biblii. Najlepszy sprzęt na świecie, najlepsze skanery, aparaty fotograficzne i przy użyciu najnowocześniejszej techniki wykonano ten reprint. Specjalny rodzaj papieru, gramatura, wielkość czcionki, wszystko jest dobrane, nawet inicjały, które były ręcznie domalowywane, bo w tych najstarszych impunabułach, żeby nie komplikować druku, zostawiano wolne miejsca na inicjały, czyli te ozdobne litery, czy na miniatury i później, po tym jak została księga wydrukowana, to zajmowali się nią dalej, tak jak to było przy rękopisach, iluminatorzy i miniaturzyści. I oni ustawiali te pierwsze druki. I właściwie tak na pierwszy rzut oka to niewiele różnił się impunabuł od rękopisu. Niewiele. Bo i czcionka wzorowana na piśmie ręcznym i właśnie te miniatury. Jeżeli chodzi o zdobnictwo, to nasz jest dosyć ubogi egzemplarz. To nie byli mistrzowie iluminatorstwa, ale już mówiłem, ze względu na co jest cenny. I proszę Państwa, też wiernie odtworzono oprawę. Ona pierwotnie była czerwona, tu jest oczywiście troszkę podświetlone, na tym czarnym tle widać ostrzej, ale też pierwotnie ta oprawa miała taki kolor. Ciemno taki czerwony, bordowy właściwie. Dokładnie te same są tutaj tłoczenia jak na oryginalnej oprawie Biblii Gutenberga. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zrobiła tę oprawę firma łódzka, pani Świątkowska dokładnie, czyli blisko nas. 198 egzemplarzy. O ile dobrze pamiętam, egzemplarz chyba z numerem 1, chyba nic nie przekręcę. Tu jest w tej książce to napisane, już teraz dokładnie nie pamiętam. Otrzymał oczywiście Jan Paweł II. Jan Paweł można kupić, bo zainteresowanie było na całym świecie. Nie jest to droga rzecz, kosztuje tylko 42 tysiące. Niektóre mapy, część map z najdroższej książki świata XVII-wiecznej, ze słynnego wielkiego atlasu Jeana Blaua, który został wydany w Amsterdamie gdzieś w połowie XVII wieku. To mówię tak w przybliżeniu, oczywiście jest dokładna data. To jest jedna też z droższych książek na aukcjach. Ukazała się w 9 i w 12 tomach, zależy od wersji językowej. Przepiękne mapy, naprawdę
Tak, ma egzemplarz Królewskie Towarzystwo Geograficzne w Londynie. I teraz jest jedna ciekawostka, przynajmniej w tym reprincie, który ja tutaj posiadam. To jest oczywiście tylko wybór map. Jest, proszę Państwa, mapa Polski. Ja tutaj ją otworzę, żeby Państwo mogli później tutaj dojść. Jest mapa Polski i są nasze tereny zaznaczone. Jest na przykład Ujazd przez i krótkie pisane, Pabianice są, dalej Inowłocz, tak pisany Inowłódz, jest Wolbosz, czy Wolbrosz nawet, tak jakoś, jest Sulejów, Piotrków, na tej mapie właśnie jest ze słynnego atlasu Blała. To też można zerknąć tutaj.